Wznawiam obrady Rady Miejskiej. Przechodzimy do punktu kolejnego. Informacja o funkcjonowaniu Zakładu Usług Komunalnych spółki z o.o. w Czersku. Zapraszamy pana dyrektora Pawła Garbackiego o przedstawienie swojej prezentacji. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, minął niespełna rok od naszego ostatniego spotkania na tej sali. Ten ostatni rok naszej działalności był rokiem szczególnym, gdyż w styczniu Zakład Usług Komunalnych w Czersku obchodził jubileusz 20-lecia istnienia, a jednocześnie upływający czas swą charyzmą sprawił, że cała uroczystość tuż na dwa dni przed jej wyznaczonym terminem została odwołana. To, że temat funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych pojawia się cyklicznie, nie oznacza, że i sama działalność firmy jest tendencyjna. Wynika to przede wszystkim z aktywności samej spółki na rynku usług, założonych kierunku rozwoju, jak i oczekiwań zgromadzenia wspólników. Nieco odmiennie w odniesieniu do lat ubiegłych kształtuje się profil działalności, a mianowicie obecnie jest to odbiór i transport odpadów, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, działalność usługowa brygady konserwatorów, głównie w zakresie budowy sieci wodkan, usługi hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych, wynajem zarządzania nieruchomościami, wynajem i serwis toalet przenośnych. Spółka natomiast nie zajmuje się już mechanicznym zamiataniem ulic oraz zadaniem powierzonym w zakresie porekultywacyjnego zarządzania składowiskami odpadów. W zamian za to w najbliższym czasie, dzięki inicjatywie pana burmistrza, profil naszej działalności od strony praktycznej zostanie rozszerzony także o budownictwo mieszkaniowe. Jak państwo zauważyli, że odmiennie do prezentacji z lat ubiegłych, tym razem gospodarkę odpadami umieściłem w pierwszej linii opisu, a wynika to przede wszystkim z pozyskania przez spółkę nowych istotnych kontraktów na świadczenie tej usługi, w tym na terenie gminy Lubichowo oraz ogólnie ujmując na rzecz podmiotów spoza terenu gminy Czersk, co istotnie przekłada się na skalę uzyskiwanych przychodów. Nasz aktualny tabor sprzętowy to m.in. 8 ciężarówek śmieciarek, 4 dostawcze śmieciarki oraz 2 samochody z zabudową typu hakowiec, które wykorzystujemy do odbioru i transportu odpadów z następujących obszarów. W najbliższym czasie chcemy spróbować swych sił także w przetargu na obsługę nieruchomości zamieszkałych w gminie Karsin. Ostatnie miesiące naszej pracy to m.in. 4 kalkulacje dotyczące świadczenia usług wozu odpadów dla gmin, wliczając w to również postępowania powtórzone przez zamawiającego. Oczywiście nie we wszystkich przetargach nasze oferty były najkorzystniejsze. Wszystko to razem jest o tyle istotne, że uzyskiwane przychody, a zarazem i osiągany zysk na usługach świadczonych poza obszarem gminy stanowią dodatkowy wkład finansowy w dalszy rozwój spółki. Skoro już mowa o usługach na rzecz naszej gminy, w kolejnej tabeli przedstawiam wyniki finansowe aktualnej umowy zawartej w ramach tak zwanego zamówienia in-house. Biorąc pod uwagę, że straty finansowe w poszczególnych skrajnych miesiącach są bilansowane przez zyski z miesięcy letnich, przekłada się to na świadczenie usługi po kosztach na rzecz społeczności lokalnej, a tym samym nie da się zaprzeczyć słowom, które już padły na tej sali, że na tej formie współpracy gmina Czersk zyskuje więcej niż na ogłaszaniu przetargu nieograniczonego. Na zakończenie tego akapitu dodam, że aktualnie za odbiór i transport odpadów z gminy Czersk otrzymujemy 400 zł brutto za jedną tonę. Dla porównania z terenu gminy Lubichowo z tą różnicą, że jest to wraz z ich zagospodarowaniem 1163,16 zł brutto. Zmiana przepisów prawa w narzuceniu sposobu rozliczania usługi diametralnie także zmieniła nasze podejście do sposobu kalkulacji, jak i samych ofert. Jeżeli chodzi o punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, to pokrótce chciałbym tutaj zaznaczyć, że utrzymuje się trend znacznej ilości wzrostu odpadów przyjmowanych do PSZOK-u. W tych ilościach nadal nie są ujmowane jeszcze ilości odpadów
poremontowych, które w formie czystej trafiają na kruszarkę i są ponownie wykorzystywane na bieżące potrzeby spółki. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę to dziś przede wszystkim stale rosnąca liczba odbiorców i ten trend najprawdopodobniej jeszcze się utrzyma. Przekłada się to na coraz intensywniejsze wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy, co zarazem przyspiesza funkcjonowanie systemu rozliczeniowego bez zwiększenia zatrudnienia. Dane liczbowe obrazujące ten stan zostały zawarte w niniejszej tabeli. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę to także wstępnie zawarte porozumienia na rozbudowę sieci w kierunku gminy Osieczna. Mając na uwadze to rosnące zapotrzebowanie na wodę, w tym roku zmodernizowaliśmy układ automatyki i sterowania pracą ujęcia oraz jednocześnie przystąpiliśmy do kolejnego etapu, jakim jest opracowanie projektu rozbudowy ujęcia wody w Czersku o tak zwany drugi stopień pompowania wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej. Na ukończeniu mamy również projekt trzeciego otworu studni głębinowej, pomimo że tak jak mówiłem już wcześniej, zasoby wodne na naszych ujęciach są w zupełności wystarczające, niemniej jednak chcemy zabezpieczyć gminę pod kątem wydajności tego zaopatrzenia. Nie można tu pominąć również w pełni zmodernizowanego ujęcia i stacji uzdatniania wody w Łęgu. Oraz będącego w budowie SUW-u w miejscowości Odry. Zbiorowe odprowadzanie ścieków. To dziś już nie przymiarki do zakupu, a w pełni funkcjonujący samochód specjalistyczny do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych, a także usługi wykonywane tym autem w dużej mierze poza terenem gminy Czersk. Przynosi nam to dość istotne przychody na poziomie 40 tysięcy złotych w okresie trzech kwartałów. W bieżącym roku po dłuższym przestoju uruchomione zostało również laboratorium badawcze, przede wszystkim na potrzeby własne. Wynajem toalet przenośnych. Gdy w 2018 roku rozpoczynaliśmy tą działkę, posiadaliśmy 10 kabin toaletowych. Dziś jest ich 14 wraz z zezwoleniami na świadczenie tej usługi na terenach gminy Karsin, Czarna Woda i Śliwice. Co ciekawe, pomimo odwołania większości imprez na terenie naszej gminy, to bywało i tak, że nie mieliśmy żadnej wolnej toalety, więc jak widać, to zapotrzebowanie jest. Budownictwo mieszkaniowe. Co do tej kwestii, to być może pan burmistrz zechce zabrać głos, gdyby pojawiły się jakieś pytania. Zakład usług komunalnych w ostatnim czasie to również wspieranie finansowe klubów i imprez sportowych. Aktualnie jesteśmy jednym ze sponsorów klubu Borowiak Czersk oraz imprezy biegowej Borowiacka Dycha. Zakład usług komunalnych to także swego rodzaju edukacja najmłodsza, jeżeli chodzi o gospodarowanie wodą. Takie grupowe spotkania w tym roku z przyczyn oczywistych się nie odbywały, więc inną formę rozrywki zamieściliśmy na naszej stronie internetowej. W tym miejscu nadmienię, że nasza cała strona została przebudowana i można na niej znaleźć wszystkie niezbędne informacje. Ponadto w bieżącym roku przy naszym współudziale poprowadzony został także wykład dla seniorów o tematyce gospodarowania odpadami. Szanowni Państwo, zbliżając się do końca niniejszej prezentacji, chciałem przypomnieć, że w przyszłym roku upływa termin obowiązywania obecnych 3-letnich taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowy wniosek taryfowy należy złożyć w terminie 120 dni przed upływem okresu obowiązywania obecnych taryf, a aby dopełnić do tego wszelkich formalności, konieczne będzie kolejne spotkanie z Państwem, na którym uchwalony zostanie wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Szanowni Państwo, z działalnością Zakładu Usług Komunalnych związanych jest tak wiele wartości liczbowych, że nie sposób przedstawić je wszystkie na jednym spotkaniu i tym samym trafić w oczekiwania słuchaczy. Aby poznać te oczekiwania, w tym roku na ręce przewodniczącego Rady złożyłem dla Państwa zaproszenie do siedziby spółki, z czego nie wszyscy skorzystali, czy też mogli skorzystać w danym czasie. Stąd zrodził się pomysł powrotu do przekazania informacji o funkcjonowaniu ZUK-u w formie prezentacji, jak miało to miejsce już w latach ubiegłych. Na koniec zapraszam Państwa jeszcze na krótki film o tym wszystkim, co przed chwilą usłyszeliśmy i mam nadzieję, że zgodnie ze słowami pana radnego stricte ten film stanowić będzie zaskoczenie, oby pozytywne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy chciałby ktoś zabrać głos w sprawie pokazanej może prezentacji, a może pytania do pana dyrektora? O głos prosi pan radny Daniel Szpręka. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, panie burmistrzu, panie dyrektorze. Film jest świetny. Oddaje właściwie ducha tego, co dzieje się w Zakładzie Usług Komunalnych. Bardzo fajnie, że pokazał pan ujęcia wody, które są tak naprawdę bardzo ważne dla mieszkańców. I częstokroć nie mamy pojęcia tak naprawdę, jak to wszystko wygląda, jak to funkcjonuje. Chciałbym pana zapytać, panie dyrektorze, o następujące sprawy. Przede wszystkim chodzi mi o to, mówił pan, że świadczycie usługi na terenie gminy Lubichowo. Z tego, co usłyszałem, oferta z waszej strony wynosiła 1163,16 zł brutto. Za odbiór, transport i zagospodarowanie. Natomiast chciałem zapytać, porównując, bo pewno odwozicie tamte odpady do Starego Lasu. Jaka jest średnia cena tony odebranej w gminie Lubichowo? Mówię o zagospodarowaniu, a jaka jest średnia cena odebranej tony w gminie, przepraszam, w Nowym Dworze? Chciałbym taką porównywarkę sobie, że tak powiem, zapamiętać z tego dzisiejszego spotkania na Radzie. Chciałbym również zapytać, czy ujęcie wody, które widzieliśmy tutaj w prezentacji, które pan remontuje, jest wsparte ze środków zewnętrznych. Chciałbym również zapytać, czego mogą spodziewać się mieszkańcy. Tak jak pan powiedział, za chwilę będziemy składali wniosek o to, aby Wody Polskie przedstawiły nam nowe regulacje związane z opłatą za wodę i ścieki. Czego mogą spodziewać się mieszkańcy? O ile ewentualnie będą wyższe opłaty za wodę i ścieki w gminie Czersk? Chciałbym również zapytać pana o odbiór odpadów wielkogabarytowych, ponieważ na ostatniej sesji chyba zostaliśmy wszyscy wprowadzeni w błąd, albo no pewno było to jak gdyby niezamierzone, ale rozmawialiśmy na temat odpadów wielkogabarytowych, właściwie oszczędności w budżecie związanych z odbiorem i transportem i zagospodarowaniem odpadów. Zapytałem o to, jakie będą ewentualne środki do dyspozycji, aby chociażby może obniżyć ceny za odbiór i transport i zagospodarowanie odpadów dla mieszkańców. Pan burmistrz wówczas odrzekł, że w tym roku czeka nas między innymi jeszcze odbiór odpadów wielkogabarytowych. Z tego co wiem, ten odbiór do końca roku się nie odbędzie, ponieważ mamy jeden odbiór tego typu odpadów. No i chciałbym zapytać pana dyrektora, czy będzie nam mógł przesłać tą w formie elektronicznej tą prezentację. Bardzo bym prosił. Dziękuję. Zanim udzielę panu dyrektorowi głosu, chciałbym jeszcze zapytać wszystkich radnych pracujących zdalnie, czy sygnał dociera, czy słyszycie państwo nas? Czy możemy dalej kontynuować naszą sesję Rady Miasta? Dostaję informację. O głos chce poprosić pan przewodniczący Krzysztof Przytarski. Proszę bardzo. Ja chciałem tylko powiedzieć, że wszystko już ok. Dziękujemy bardzo. Panie dyrektorze, proszę odpowiedzieć na pytania pana radnego Szpręgi. Szanowni państwo, Wysoka Rado, odnosząc się do pytania pierwszego, na chwilę obecną nie mam jeszcze takiej analizy porównawczej odnośnie średniej ceny za zagospodarowanie odpadów w Starym Lesie i w Nowym Dworze. Wynika to przede wszystkim, że uczymy się tej, wypracowujemy tą naszą taką symbiozę z pracownikami w Starym Lesie. Uczymy się ich podejścia do jakby zanieczyszczeń tych frakcji odpadowych, więc mogę panu zadeklarować jedynie, jak tylko ona wpłynie na moje ręce, to będę mógł ją panu przekazać. Jeżeli chodzi o wsparcie finansowe pozyskane z zewnątrz odnośnie modernizacji ujęcia wody, to co tutaj wypowiedziałem wcześniej w słowach opisujących tą prezentację, było podyktowane tym, że ta automatyka nam szwankowała, więc de facto to była takie prace ad hoc, podyktowane, wiadomo, zapewnieniem ciągłości dostaw wody.
Więc ten wniosek, akurat tutaj na tym etapie o wsparcie zewnętrzne nie występowaliśmy. Wniosek, o którym Pan już na jednej sesji poruszał, mamy przeanalizowany niemniej jednak i myślę, że w najbliższym czasie będziemy porównywać aktualne stopy oprocentowania, bo sytuacja ekonomiczna sprawiła tak, że już były pierwsze przypadki, że oprocentowanie zwykłego kredytu było znacznie bardziej atrakcyjne niż oprocentowanie pożyczki preferencyjnej. Więc trzymamy w tej kwestii trzymamy rękę na pulsie i będziemy to uwzględniać przy jakby po uzyskaniu projektu i kosztorysu na rozbudowę na te zbiorniki retencyjne. Jeżeli chodzi o ceny taryfowe, bardzo fajne pytanie, bardzo fajnie sformułowane, jakich podwyżek można się spodziewać. Szanowni Państwo, nie przypominam sobie wniosku, który wyszedłby spod mojej ręki, który by z założenia zakładał podwyżki. Zawsze jest wnioski taryfowane są kalkulowane na niezbędne minimum. Nigdy też nie był nie była zakładana marża zysku. Wtedy analizujemy, czy przy tym niezbędnym minimum założonym we wniosku będziemy w stanie bezpiecznie prosperować. Jeżeli takie przesłanki się pojawiają, że istnieje jakieś ryzyko, wtedy analizujemy dopiero, czy będziemy te ceny podnosić. Ale tak jak mówię, założenie wyjściowe zawsze jest takie, żeby tych naszych mieszkańców nie dociążać ekonomicznie cenami taryfowymi. Jeżeli chodzi o odbiór odpadów gabarytowych, tu na etapie zadawania pytania widziałem, że pan burmistrz sobie skrupulatnie notował. Ja będę zapewne chciał skomentować. Ja ze swojej strony dodam, że rok jeszcze się nie skończył i tutaj jako spółka sobie chwalimy tą współpracę z panem burmistrzem polegającą na tym, że bardzo dość często się spotykamy i analizujemy tą umowę. Nawet jeżeli okres zakończenia jest wyznaczony na 6 miesięcy, to my i tak w takich przedziałach dwumiesięcznych, trzymiesięcznych się spotykamy na bieżąco, trzymamy rękę na pulsie i de facto, co jest bardzo fajne, jedna strona wysłuchuje argumentów drugiej strony. Jeżeli chodzi o możliwość przesłania prezentacji, myślę, że jak najbardziej teraz już tak, teraz już karty zostały odkryte. Prezentacja będzie jedna, nie wiem jak z racji swojej wielkości, megabajtów to się bodajże nazywa, czy będzie można to przesłać w formie elektronicznej, jeżeli nie, to na pendrive'ie. I myślę, że ten film prezentacyjny finalnie też się pojawi na naszej stronie internetowej. O głos chciał zabrać również pan radny Łukasz Formela. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Panie dyrektorze, ja tak naprawdę nie wiem od czego zacząć, czy od systemu wywozu odpadów, czy być może od grupy pracowników ZUK-u, którzy usuwają awarie w sieci wodokanalizacyjnej. Czy może skupić się na podejściu tych pracowników do mieszkańców, pracowników nie tylko tych terenowych, ale również w biurze. Dlatego wypada mi pochwalić za całokształt. Ja wiem, od dłuższego czasu jakby pracę ZUK-u obserwuję i to nie tylko z pozycji radnego, ale wcześniej mieszkańca i jak to trzeba powiedzieć klienta, petenta. Natomiast widzę, że spółka wchodzi w nowe obszary, jednocześnie wchodzi na wyższe poziomy zaangażowania i nie mam tutaj na myśli tylko tego, że na przykład strona internetowa, która została rozbudowana, oferuje opcję wysyłania informacji o planowanych wyłączeniach, bo to według mnie w dobie chociażby dzisiaj koronawirusa jest istotną sprawą. Każdy otrzymuje informacje na telefon, wystarczy podać swój adres mailowy. Fantastycznie. No tak jak powiedziałem, ta zwykła ludzka empatia, bo wiadomo, jeśli pracownicy ZUK-u przyjeżdżają na interwencję pod tytułem trzeba usunąć awarię jakiegoś wycieku wody, to wszyscy mieszkańcy dookoła tej wody nie mają, podchodzą, pytają, dzwonią, ale to zawsze jest takie serdeczne, jest odpowiedź. Prawdopodobnie nie będzie wody do 14, natomiast robimy co możemy i okazuje się, że o 13 już jest woda przywrócona. Druga sytuacja w biurze, to nie tylko dotyczy mnie, ale szerszej grupy mieszkańców. Wiem, że są tam traktowani tak jak trzeba po partnersku. Za to wszystko wielkie brawa, nie tylko dla pana dyrektora, dla pana pracowników również. No i nie omieszkam ominąć tej sfery lokalnej, tego lokalnego patriotyzmu i wspierania chociażby imprez sportowych, tak jak biegi czy klub sportowy Borowiak Czersk, bo
bo wiadomo, jak to jest istotne, szczególnie z punktu widzenia rozwoju naszej młodzieży. A tak poważna firma, która oferuje swoje wsparcie, przyciąga kolejnych sponsorów, bo dodaje projektowi wiarygodności, więc jeszcze raz serdeczne gratulacje, pytań nie mam, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w sprawie? Panie dyrektorze, pan burmistrz, proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałem się odnieść do kilku kwestii, które tutaj w prezentacji, potem w pytaniach i głosach były zawarte. Pierwsza kwestia, odpady. Tutaj tak jak pan dyrektor powiedział, ZUK wygrał przetarg w gminie Lubichowo. Przy cenie za odbiór, transport i zagospodarowanie na poziomie 1160 zł za tonę. My, korzystając z tych praw właścicielskich i możliwości zastosowania formuły in-house, zawarliśmy z ZUK-iem umowę na transport i zagospodarowanie na kwotę 400 zł za tonę, a średni koszt tony odpadów zagospodarowania, to przepraszam, odbiór i transport to jest 400 zł za tonę z ZUK-iem, a średni koszt zagospodarowania tony odpadów takich jak przyjeżdżając z gminy Czelsk w zakładzie zagospodarowania odpadów w Nowym Dworze, to jest 350 zł, więc u nas tona kosztuje 750 zł w porównaniu z tym 1160 w Lubichowie i generalnie w innych gminach w przetargach padają kwoty co najmniej na poziomie 1000 zł za tonę, jeżeli podsumować odbiór, transport i zagospodarowanie. Więc myślę, że ta umowa jest korzystna dla obu stron, aczkolwiek kiedy słucham i słyszę pana dyrektora, który chwali sobie współpracę ze mną, to znaczy, że można było jeszcze coś więcej z ZUK-u wycisnąć, ale to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby spółka dobrze funkcjonowała i mogła się rozwijać. Rozwija się również branża odpadów, co widać po już wygranych przetargach, podpisanych umowach i po kolejnych planach. Także myślę, że tutaj tak patrząc dalekosiężnie, w jakiejś perspektywie inne gminy, jeżeli chodzi o koszty, które ponoszą mieszkańcy, nas dogonią, a nawet wyprzedzą. My musieliśmy to zrobić wcześniej, niemniej poziom, mam nadzieję, utrzymamy zbliżony i to z korzyścią i dla ZUK-u, i dla mieszkańców gminy. Pan radny Daniel Szpręga wspomniał o odpadach wielkogabarytowych. Na poprzedniej sesji mówił o tym, że mamy nadwyżkę między dochodami a wydatkami i co z nią będzie. Ja wówczas wspomniałem o odbiorze odpadów wielkogabarytowych właśnie. Nasz regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie i uchwała o zasadach świadczenia usług w zamian za uiszczaną opłatę mówi o jednokrotnym odbiorze w ciągu roku, minimum jednokrotnym. I tak póki co mamy zawartą umowę z ZUK-iem, czyli w ramach tych 400 zł za tonę jest jeden w roku odbiór odpadów wielkogabarytowych, ale ciągle nie wykluczam, że uda się jeszcze w tym roku taką zbiórkę zorganizować. To po prostu odciążyłoby zbiórkę wiosenną, która nas czeka na wiosnę przyszłego roku. Warunkiem tego jest prześledzenie wyniku po 10 miesiącach, czyli po upływie października, podsumowaniu naszych wydatków związanych z systemem. W tej sprawie zapadnie decyzja, bo taki dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych, sumując odbiór, transport i zagospodarowanie, to jest ponad 80 tysięcy złotych. I wreszcie wątek, który tutaj pan dyrektor poruszył, mianowicie budownictwo wielomieszkaniowe, budownictwo komunalne. Rzeczywiście są takie plany, żeby ZUK rozszerzył swoją działalność właśnie o budownictwo mieszkaniowe. Z prostego powodu to daje dodatkowe czy większe dofinansowanie w ramach z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach możliwości, w ramach funduszu dopłat, w ramach środków, które można dostać z budżetu państwa. Jeżeli gmina bezpośrednio to robi, to może uzyskać dofinansowanie na poziomie 35%. Jeżeli to robi spółka gminna, do tego powołana czy tym się zajmująca, to dofinansowanie może być 45%. Dlatego właśnie kolejny budynek komunalny, który mamy w planach, jeżeli chodzi o jego budowę, wielomieszkaniowy, ma być budowany przez ZUK, oczywiście z dofinansowaniem z budżetu gminy, ale też większym dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Takie są plany. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku one się zaczną ziszczać poprzez chociażby złożenie wniosku, uzyskanie dofinansowania i w kolejnych latach, jeżeli chodzi o budowę. To tyle moich uzupełnień. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Oddaję głos ad vocem panu radnemu Danielowi Szprędze. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Panie Dyrektorze. Ja mam właściwie po jednym pytaniu do Pana Dyrektora i do Pana Burmistrza. Mianowicie chciałem zapytać, jaka była wysokość sponsoringu w tym roku przekazana na sport. A Pana Burmistrza chciałbym zapytać o kwestię, która była poruszana na ostatniej sesji. Mianowicie chodziło o budżet. Jakie Pan planuje na koniec roku oszczędności w związku z wywozem odpadów, zagospodarowaniem i transportem? Ponieważ z moich wyliczeń wynikało, że zostanie w budżecie dosyć duża kwota, więc nie chciałbym, żebyśmy wyciskali, tak jak Pan powiedział, chociażby z mieszkańców, kwot jakichś, które mogłyby być im obniżone. Czy Pan planuje w ogóle w tym roku takie działania? I czy mógłbym prosić o przygotowanie takiego takiej analizy do końca roku, jak to będzie wyglądało? Dziękuję. Kolejny głos w sprawie chciałby zabrać Pan Przewodniczący Krzysztof Przytarski. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Tu już podziękował wcześniej Pan Radny Formela, Łukasz. Niemniej ja bym chciał się dołączyć do tych podziękowań dla Pana Dyrektora i dla całej załogi. Pan Dyrektor wspomniał już, że byliśmy zaproszeni do ZUK-u na obejrzenie bardzo, bardzo dokładne, jak spółka funkcjonuje, z czego kilku radnych skorzystało. Ubolewam, że nie była to duża grupa. Niemniej jednak ci, co byli, mogli się zapoznać z działalnością spółki, mogli pewne rzeczy, z pewnymi rzeczami nowymi, pan dyrektor bardzo szczegółowo opowiedział nam o działalności. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeszcze nie tak dawno pojawiały się, przynajmniej do mnie jako radnego, pewne uwagi co do funkcjonowania ZUK-u. Natomiast muszę przyznać, że w ostatnim okresie naprawdę sytuacja się poprawiła, tych uwag jest coraz mniej. Z tego widać, że funkcjonuje spółka bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, proszę uprzejmie. O różnicy między dochodami a wydatkami, jeżeli chodzi o system gospodarowania odpadami komunalnymi, mówiliśmy na poprzedniej sesji. Powtarzam, za wcześnie wyrokować, jaka to będzie różnica. Jeszcze przed nami sporo wydatków w tym roku związanych z odpadami zielonymi, z ewentualną, powtarzam, zbiórką odpadów wielkogabarytowych, która pomniejszy liczbę tych odpadów, liczbę ton w przyszłym roku na wiosnę. Więc czy i jakiej wysokości będzie ta, w cudzysłowie, nadwyżka nad dochodów nad wydatkami? Okaże się po zamknięciu, końcowym rozliczeniu roku 2020. Nawet gdyby taka nadwyżka była, to zgodnie z ustawą w kolejnych latach będzie ona przeznaczona na system gospodarowania odpadami komunalnymi, więc te pieniądze sfinansują kolejne wydatki. Pamiętajmy, że tutaj ciągle sytuacja jest taka dynamiczna, patrząc po cenach przetargowych, te koszty systemu wszędzie rosną, więc mam nadzieję, że od kwietnia, bo dotychczasowa umowa z ZUK-iem kończy się w marcu, od kwietnia wynegocjujemy nadal dobre zasady dla mieszkańców, które pozwolą w ryzach trzymać te wydatki. Niemniej moim celem bardziej jest nie to, żeby teraz chwilowo obniżać, tylko jak najdłużej utrzymać dotychczasowe opłaty. Przez najbliższy co najmniej rok, może dwa. Zobaczymy, jak będzie sytuacja się rozwijała. Więc gdyby nawet była ta nadwyżka, zostanie ona przeznaczona na system w kolejnym roku. Pozwoli lepiej rozłożyć koszty i zapobiegnie ewentualnym wzrostom opłat dla mieszkańców. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Panie dyrektorze, chciałby się pan jeszcze odnieść? Proszę bardzo. Padło pytanie o wysokość kwot w ramach sponsoringu. Jeżeli chodzi o klub Borowiak Czerski, 100 tysięcy złotych miesięcznie. Jeżeli chodzi o imprezę Borowiacka Dycha, jest to jednorazowo 500 zł. I tutaj chciałbym również na koniec jeszcze skomentować. Ta wycieczka, która miała miejsce, pokazuje jakby ogrom obszaru działalności i ile tego wszystkiego jest w spółce. Zwiedziliśmy raptem dwa obiekty, zajęło nam to blisko 3 godziny.
Więc z mojej strony jest taka niewyraźna niechęć jakby do konstruowania literatury, która w sprawozdaniach dla Rady Nadzorczej sięga to czasami już nawet w okresie rocznym 40 stron. I stąd też to właśnie moja niechęć do takiej pisaniny. Wolałbym, aby Państwo korzystali częściej z artykułu 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, które na podstawie którego Państwu przysługuje prawo takiej nierutynowej wizyty w spółce i zapoznania się z tym, jak ona funkcjonuje. Dziękuję bardzo. O głos chciałby poprosić jeszcze pan radny Krzysztof Reszka. Proszę uprzejmie. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tutaj chciałbym się odnieść do tego spotkania, o którym wspominał pan przewodniczący, pan dyrektor. Jestem jak najbardziej za, aby takie spotkania się odbywały na terytorium ZUK-u, bo niejednokrotnie uczestniczyłem i za każdym razem widzę te nowe rozwiązania, czy to w formie tutaj rozbudowy nawet samego budynku, co nie było widoczne na filmie, jak również inne rozwiązania, które zostały wprowadzone. Także jestem jak najbardziej za taką formą, aniżeli pisaniem, które praktycznie no, nie odzwierciedla tego. Jeszcze raz tutaj gratuluję z tego miejsca i życzę, aby spółka dalej się rozwijała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej głosów. Pan mecenas, proszę bardzo. Szanowni Państwo Radni, Panie Burmistrzu, ja w nietypowej roli zabiorę głos, bo dane jest mi sprawować nadzór nad tą spółką z ramienia Zgromadzenia Wspólników. Nadzór w moim przekonaniu profesjonalnie realizowany, bo w organie nadzoru jest także mecenas Pepliński oraz główna księgowa pani Szymańska i dwójka pracowników tego zakładu. Ja z dumą patrzę na osiągnięcia tego zakładu, patrzę z dumą na sprzęt, którym ten zakład dysponuje, ale także i na stan wszystkich środków, którymi produkuje dla nas wodę i zagospodarowuje odpady komunalne. Jest to firma, o której tu nikt nie powiedział dotychczas, do której gmina nie dokłada. Ten zakład przynosi profity i poprawia wizerunek naszej gminy. Swoimi osiągnięciami mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że pan burmistrz postawił na właściwego człowieka, powierzając panu dyrektorowi kierowanie tą spółką. Dziękuję panie mecenasie. Ja już konkludując całą wypowiedź i moich przedmówców, chciałbym powiedzieć również, że dobrze się stało, że nie zdjęliśmy tego punktu z porządku obrad, jak wnioskował pan radny Daniel Szpręga. Mam nadzieję, że wiele spraw zostało wyjaśnionych. Panie dyrektorze, tak, należy chwalić siebie. Z reguły zawsze trudne decyzje muszą być podejmowane. Wzrost opłaty za śmieci, za no, wodno-kanalizacyjne. Wszystkich nas to boli, ale niestety inwestujemy w siebie, a ta inwestycja pokazuje, że w siebie warto inwestować. Prosiłbym, żeby te prezentacje były umieszczone nie tylko na stronie ZUK-u, ale również na stronie naszej czerskiej gminnej, żeby wszystkie gminy ościenne, sąsiadujące, dalsze, bliższe miały skąd czerpać przykład i wzór. Może i z gmina Zblewo również skorzysta z takiej prezentacji i sama utworzy taką na pewno ciekawą prezentację. Warto naprawdę w takie rzeczy inwestować. Jeśli chodzi o inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, mieszkańcy ciągle borykają się z brakiem mieszkań. Dobrze, że ta gałąź też zostanie w jakiś sposób rozszerzona, przedstawiona i dalej rozwijana. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu, dziękuję panie dyrektorze. Przechodzimy do punktu kolejnego. Informacja dotycząca działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku. Dzisiaj zdalnie jest z nami pani dyrektor Bielawska-Jutrzenka. Otwieram dyskusję w sprawie, czy są głosy w sprawie, którego tematem były dyskusje na komisjach oświaty i również innych. Proszę bardzo. Przewijam, zobaczę. Pan radny Daniel Szpręga, proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja chciałbym zapytać panią dyrektor o usługi opiekuńcze. Mianowicie w tej chwili te usługi opiekuńcze świadczone są przez spółdzielnię socjalną, której gmina jest udziałowcem. Chciałem zapytać o przyszłość, jak będzie wyglądało postępowanie na wyłonienie wykonawcy na kolejne lata, kiedy się kończy obecna umowa i na jakiej podstawie będą wybierani
wybierany będzie wykonawca. I dodatkowo chciałbym zapytać, ile osób w gminie Czersk objętych jest usługami opiekuńczymi zwykłymi i specjalistycznymi. Ile to jest osób? I dodatkowo poproszę o ilość godzin, którą świadczymy na rzecz osób objętych opieką. Dziękuję. Pani dyrektor chciałaby zabrać głos w sprawie. Mamy łączność z panią dyrektor? Tak? Tak? To proszę bardzo. Chyba mamy problemy z łącznością. Być może no nie mamy kontaktu z panią dyrektor. To na te pytania panie radny odpowie panu pani dyrektor na piśmie. Dobrze? Czy są jeszcze jakieś przewodniczący Krzysztof Przytarski? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja również chciałem tutaj publicznie pani dyrektor podziękować za współpracę tych spraw, z którymi do mnie zgłaszają się mieszkańcy, jest dosyć sporo dotyczących Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kiedy zwracam się do pani dyrektor bądź do pracowników, zawsze otrzymuję pomoc i wiele spraw daje się wyjaśnić i mieszkańcom naszym pomóc. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy z sali? Czy radni biorący udział w sesji zdalnie mają jeszcze jakieś zapytania, głos w sprawie? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Jeżeli pytania, które zadał pan radny Szpręga, zostaną przekazane pani dyrektor i w formie pisemnej pani dyrektor się do tych pytań odniesie. Dziękuję bardzo. Zamykamy dyskusję. Przechodzimy do punktu szóstego. Informacja dotycząca działalności. Ja to już był, przepraszam. Nie odznaczyłem sobie. Punkt siódmy. Informacja o stanie rolnictwa w gminie Czersk. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać z pań i panów radnych głos w sprawie? Pan radny Krzysztof Reszka. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, szanowni radni, w dniu 23 października odbyła się Komisja Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Czersku, której przewodniczyłem i do materiałów, które są przedstawione Państwu, chcieliśmy dołączyć informację o tym, że wystosowaliśmy pismo do pana posła w sprawie tak zwanej piątki dla zwierząt, ponieważ wszyscy wiedzą, że w minionym czasie odbywały się protesty rolników dotyczące właśnie tej piątki i pozwolę sobie przeczytać tutaj wniosek, który wystosowaliśmy jako komisja, by też radni zostali o tym poinformowani. Pan Aleksander Mikołaj Mrówczyński, poseł RP. Wniosek Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej, Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Czersku. Członkowie komisji po konsultacji z rolnikami gminy Czersk wyrażają zaniepokojenie pracami nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, piątka dla zwierząt i zaproponowanymi w niej rozwiązaniami. Z całą stanowczością uważamy ją za szkodliwą dla polskiego rolnictwa i wsi. Niepokojącym jest fakt, że nie konsultowano proponowanych zmian z Ministerstwem Rolnictwa ani z nikim ze środowiska rolniczego. Zapisy ustawy głęboko ingerują w hodowlę zwierząt oraz eksport wołowiny i drobiu poza granice kraju. Możliwe, że doprowadzą do bankructwa hodowców, a co najmniej do wzrostu cen mięsa w kraju. Przykre, a nie rzadko dramatyczne konsekwencje przynajmniej niektórych zmian poniesie całe społeczeństwo. Dlatego wierzymy, że projekt ustawy zostanie poprawiony, a złe zapisy niosące poważne i szkodliwe konsekwencje dla polskiego rolnictwa usunięte. Apelujemy do pana posła o wstawiennictwo i solidarność oraz wsłuchanie się w głosy polskich rolników i hodowców. To tylko tyle, jeżeli chodzi tutaj o uzupełnienie materiałów o informacji o stanie rolnictwa na terenie gminy Czersk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy chciałby ktoś jeszcze zabrać głos w sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
Dostaliście Państwo wszyscy informację przesłaną przez Biuro Rady. Informacja jest krótka, nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie. Nie było żadnych nieprawidłowości, także gratuluję, cieszę się i oby tak dalej. Przechodzimy do punktu kolejnego. Sprawozdanie, to zamyka, dokładnie, nie, ale już dyskusji nie będziemy otwierać, tu nie ma nad czym dyskutować. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, sądzę, że tutaj pytań do tego tematu nie ma żadnego. Przechodzimy do punktu kolejnego, informacja na temat sprawozdania z pracy burmistrza. Czy otwieram dyskusję, czy ktoś z pań i panów radnych ma pytania w sprawie? Temat był dyskutowany na komisjach. Pan burmistrz bardzo szeroko omawiał wszystkie swoje spotkania, które odbyły się w tym czasie. Sprawdzę jeszcze, czy ktoś się tu pojawił. Pierwszym głosem, który chce zabrać, pierwszą osobą, która chce zabrać głos, będzie pan radny Jacek Argasiński. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja mam pytania w sprawie To może spokojnie pan radny sobie poszuka. Chodzi mi o sprzedaż w trybie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2059 /19, jak i również 2059 /21. Chodzi mi też o wykup na rzecz gminy 4/8 udziałów nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 1357 /3. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości numer 17 /1 i 18 /1 położone w obrębie Złotowo. To by na razie było to. Chodzi mi, gdzie te nieruchomości znajdują. No, gdzie się znajdujemy, co to za nieruchomości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos prosi również pan radny Daniel Szpręga. Proszę bardzo. Tak, ja chciałbym panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu dopytać, ponieważ na komisji rozmawialiśmy na temat odbytych narad i spotkań. Ja pytałem o dworzec PKP w Czersku. Pan burmistrz odparł, że niebawem udaje się na kolejną naradę. Pytałem o ewentualne zawarte aneks do umowy, roboty dodatkowe, uzupełniające czy zamienne. Chciałbym się zapytać, co nowego po naradzie, ponieważ widziałem, że w tej chwili zdjęto dach. Czy są jakieś opóźnienia i czy termin zostanie zachowany? Dziękuję. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, chodzi o spotkanie z projektantem ulicy Kolejowej, która przylega do dworca również. Jak sytuacja wygląda z tym projektem? Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos prosi pan radny Daniel Maciej Deja. Proszę. Dzień dobry panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Słychać mnie? Tak, słychać. Panie burmistrzu, chciałbym zapytać w kontekście ostatniego artykułu, który pojawił się na wizji lokalnej. Wiem, że spotkanie ze strażakami było około miesiąca temu, czyli prawdopodobnie zostało to ujęte w poprzednim sprawozdaniu. Tutaj mamy wzmiankę tylko o śledziku strażackim w dniu 10. Chciałbym się spytać o ustalenia, które były na tym ówczesnym spotkaniu. Jeżeli mógłbym prosić pana o odpowiedź w dniu dzisiejszym. Jeżeli nie, to chciałbym, żeby taka odpowiedź trafiła do mediów, bo trochę zaniepokoił mnie ten fakt, że są jakieś ustalenia, które miały miejsce już rok temu. Teraz pojawiają się nowe ustalenia, gdzieś tam dowiadujemy się o jakichś przesunięciach i też rozumiem, że pan komendant powiatowy, pan Błażej Chamier-Ciemiński bierze udział w tym. Bardzo się cieszę, że on jest głosem doradczym, ale jak w artykule było zaznaczone, ostateczną decyzję podejmie pan burmistrz. I chciałbym się zapytać, co wpływa na tą ostateczną decyzję i o taki przekaz do mediów, który poszedł niedawno. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z sali chciałby zabrać jeszcze głos? Czy może ktoś z radnych łączących się zdalnie? O głos prosi pan radny Łukasz Formela. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja natomiast, panie burmistrzu, mam pytanie do spotkania z 28 września. Spotkanie z panią Jolantą Lipską, pełnomocnikiem do spraw seniorów osób niepełnosprawnych. Bardzo mnie interesuje, jak wygląda ogólnie zarządzanie i pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym w dobie COVID-u. Jak wiemy, seniorzy i osoby niepełnosprawne są naszym oczkiem w głowie. Jak pani Jolanta Lipska, pełnomocnik, sobie z tym radzi? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosiłbym o kolejne głosy, żeby nie rozciągać tego punktu. Nie widzę. Panie burmistrzu, chciałby pan odnieść się do... Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pan radny Jacek Argasiński pytał o zarządzenia dotyczące generalnie sprzedaży nieruchomości. Rozumiem, że najbardziej te dotyczące bezprzetargowej sprzedaży pana interesowały, tak? Dobrze, więc tak, mam przed sobą segregator z zarządzeniami i tak postaram się po kolei to prześledzić. Pierwsze to jest 487/20 zarządzenie i dotyczy działki o powierzchni 34 metry kwadratowe. Ulica Zacisze w Czersku. Ta działka jest niepotrzebna już pod pas drogowy, bo w wyniku zridu i umowy, która teraz jest realizowana, została ta ulica przebudowana. Właściciele sąsiedniej nieruchomości wystąpili o możliwość wykupu tych 34 metrów na poszerzenie swojej nieruchomości. Nie jest to działka samodzielna, jak sama powierzchnia wskazuje, więc jest sprzedawana w trybie bezprzetargowym. Podobnie kolejne zarządzenie 488/20. Też ulica jest Zacisze, też na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, a powierzchnia działki 25 metrów kwadratowych. Potem mamy zarządzenia już, gdzie mówimy o trybie przetargowym, które jest kolejne bezprzetargowe. Który numer zarządzenia? Siódmy, no to mówiłem, 487 i 488 numery zarządzeń. Oba dotyczą ulicy Zacisze. Jedna działka 34 metry, druga 25 metrów. Dalej, jeżeli pan radny mógłby mi przypomnieć, 22, czyli zarządzenie 503. Proszę chwilę cierpliwości, zaraz odszukam. Same budżety, jeszcze to zarządzenie dotyczy nieruchomości położonej przy ulicy Starogardzkiej na rogu z ulicą Targową. Jest tam wielorodzinny budynek mieszkalny, który od wielu lat jest zarządzany przez gminę. Natomiast jakiś czas temu, bodajże w 2019 roku albo na początku 20. prawomocnym wyrokiem sądowym wrócił on do poprzednich właścicieli. I ci z kolei wystąpili z propozycją, żeby gmina wykupiła ten obiekt od nich. Ja z kolei rozmawiałem z mieszkańcami tego budynku, czy są gotowi wykupić swoje mieszkania, ale bez żadnych preferencji, za taką kwotę, która pozwoli poniesione przez gminę nakłady odzyskać. Część była za, część miała wątpliwości, głównie chodziło o koszty. W każdym razie z częścią tam jest wielu tych współwłaścicieli, współwłaścicielkami, dwiema paniami, które dysponują jedną drugą, czyli 4/8 udziałów, udało się porozumieć i za kwotę 100 tysięcy złotych tę połowę tej nieruchomości wykupimy, a z drugą połową, to znaczy z pozostałymi właścicielami, którzy są właścicielami drugiej połowy, będziemy negocjować w dalszym ciągu. Więc chodzi o to, żeby ci mieszkańcy mieli gdzie mieszkać, bo gdyby zdarzyło się, że wypowiedziano by im umowy najmu, to mielibyśmy problem, musząc zapewnić im mieszkania inne, więc lepiej iść w tym kierunku, że gmina tę nieruchomość odkupi, a potem sprzeda mieszkania dotychczasowym najemcom. Dobrze, które kolejne, panie radny, jeżeli mogę? 27. Czyli numer 508/20. No to jest zarządzenie, o którym mówiłem przy okazji pierwszej uchwały i tutaj w międzyczasie pozyskałem takie już szczegółowe dane, żeby Państwu radnym przedstawić.
Mówiłem, czego dotyczy ta zamiana. Z jednej strony na mocy ZRID-u ustalamy nowy przebieg drogi gminnej w tym rejonie, prowadzącej od drogi krajowej 22 w stronę torów i dalej w kierunku Budzisk i Łubnej. I z drugiej dotychczasową drogę, która leży między dwiema działkami naszego przedsiębiorcy lokalnego, w trybie bezprzetargowym mu chcemy sprzedać. I już Państwu mówię, otóż ta działka pod drogą gminną, którą przeznaczyliśmy do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ma powierzchnię prawie 1000, dokładnie 1000 metrów, chyba 999 metrów kwadratowych. I sprzedamy ją, bo to jest wszystko w trakcie, za 58 tysięcy złotych, czyli 58 zł za metr kwadratowy. Natomiast odszkodowanie dotyczy dwóch właścicieli. Łącznie na potrzeby nowej drogi przejęliśmy 2746 metrów kwadratowych. Starosta ustalił odszkodowanie na łącznie grubo ponad 200 tysięcy złotych, przepraszam, prawie 200 tysięcy złotych, natomiast faktycznie zapłacimy 154 tysiące 100 złotych. Jednemu właścicielowi kwotę 15 700, drugiemu 138 tysięcy, czyli średnia cena metra przy tym odszkodowaniu to jest 56 zł 18 groszy. Różnica między tymi powierzchniami wynika z tego, że tak jak już wcześniej mówiłem, projektując drogę, która ma docelowo mieć dość duże znaczenie, bo będzie prowadziła do jedynego w tym rejonie przejazdu kolejowego po przebudowie linii kolejowej 203 i dalej do terenów takich rozwojowych, przy których coraz więcej powstaje różnego rodzaju inwestycji. Więc musimy mieć odpowiednie parametry, odpowiednią szerokość, co oznaczało konieczność wykupu większego pasa terenu. Tak na marginesie, wcale to nie było w smak dotychczasowym właścicielom, no ale tak wynika po prostu z zasad projektowania. Trzeba było zaprojektować drogę zgodnie z wytycznymi, zgodnie z warunkami technicznymi, jakie są, o jakich mowa w rozporządzeniu. Więc przejmujemy w drodze odszkodowania 2700 prawie 50 metrów, sprzedajemy około 1000 metrów kwadratowych. Pan radny Daniel Szpręga też pytał o koszty tej inwestycji w przyszłości. No oczywiście o kosztach będziemy mogli mówić, kiedy podpiszemy umowę z wykonawcą. Na razie mamy kosztorysy i te kosztorysy przewidują wydatki na poziomie 640 tysięcy złotych na budowę około ćwierć kilometra ulicy, można powiedzieć, bo to nie droga, tylko ulica. Tak na marginesie, wszystkie drogi gminne budujemy za nasze, pana, moje i wszystkich nas tu obecnych, wszystkich mieszkańców pieniądze i to jest chyba normalne, tak? I robimy to dla mieszkańców naszej gminy. Więc takie zarzuty, że wydamy gminne, publiczne pieniądze na jakąś drogę, można by zastosować do ulicy, nie wiem, Piaskowej, Partyzantów, Chłopowskiej w Rytlu czy jakiejkolwiek innej. Więc tak wygląda sprawa z tym zarządzeniem i tą transakcją, o której mówiłem. Dodam jeszcze, powtórzę to po raz kolejny. Warunkiem przebudowy drogi krajowej 22 było przesunięcie skrzyżowania z którąś z naszych dróg gminnych, żeby były one naprzeciwko siebie, więc i tak to skrzyżowanie byłoby w tym miejscu, w którym jest zaprojektowane, a droga szłaby na skos przez obecną działkę naszego przedsiębiorcy, więc i tak doszłoby tam do jej zmiany przebiegu, do takiego pójścia na skos, o którym pan radny Szpręga mówił. Po prostu to wynika z przymiarek do przebudowy i drogi krajowej, i układu drogowego naszych dróg gminnych. Na razie oczywiście tematu nie ruszamy. Najpierw krajówka musi przebudować skrzyżowanie i to będzie poza nami, poza naszymi kosztami, a dopiero potem będzie można mówić o nowym przebiegu drogi gminnej, o kosztach rzeczywistych tej inwestycji, o potencjalnym, mam nadzieję, że to się uda uzgodnić, udziale również prywatnego inwestora w tej inwestycji. Więc na razie zajmujemy się dokumentacją i sprawami przejęcia i zamiany gruntów. Dobra, i wracając do pytań pana radnego, jeszcze jakieś zarządzenie? Jeżeli chodzi o zarządzenie numer 504, dotyczy ono działek
rejonie Parku Borowiackiego. Otóż tak zwane starorzecze czerskiej strugi, która kiedyś tak się bardzo wiła, tam meandrowała, a nie szła tak prosto jak w tej chwili, jest ciągle własnością, działka pod tym starorzeczem jest ciągle własnością Skarbu Państwa, więc na przykład duża część zbiornika retencyjnego i terenów przy nim położonych jest własnością Skarbu Państwa. Wystąpiliśmy do Skarbu Państwa o przekazanie nam prawa własności, o to, żeby gmina Czerskie nieodpłatnie przejęła. Do tego jest potrzebne również zarządzenie, o którym mowa w pozycji 23. Przechodząc do kolejnych pytań panów radnych. Pan radny Daniel Szpręga pytał o przebudowę budynku dworca PKP. Jak co tydzień w zeszły czwartek odbyła tam się kolejna narada. Jej relacje z tej wizyty na budowie możecie Państwo poznać i zdjęcia zobaczyć na naszej stronie czersk.pl. Tak, elewacja jest już naprawiana, uzupełniane są ubytki, zarówno jeżeli chodzi o cegły, jak i o fugi. Trwa wymiana dachu, zdjęty został stary dach. W najbliższym czasie zostanie wykonany wieniec, a następnie konstrukcja i pokrycie nowego dachu. Czekamy na opinię konserwatora w kwestii stolarki okiennej, żeby móc ją zamówić, bo jej produkcja potrwa niecałe 2 miesiące, więc żeby jeszcze przed zimą była, to musi to się stać szybko. Są wykonane stropy. Był też przedstawiciel firmy, która będzie wykonywała windę i szyb windowy, więc generalnie te prace i rozbiórkowe, i konstrukcyjne zbliżają się do końca. Wykonawca zamierza i myślę, że mu nic nie przeszkodzi przed zimą obiekt zamknąć i przez zimę do wiosny przyszłego roku wykonywać prace wewnątrz. Po raz kolejny powtarzam, na razie i mam nadzieję, że tak zostanie, nie ma mowy ani o aneksach kwotowych, ani o aneksach terminowych. Jeżeli chodzi o projekt ulicy Kolejowej i tak zwanej Nowej Kolejowej, czyli od ulicy Królowej Jadwigi aż do ulicy Lipowej, to no już jakiś czas trwa to projektowanie. Natomiast tu problemem największym jest powiązanie tego naszego projektu drogowego z projektem przebudowy linii kolejowej 203. Jak pewnie Państwo czytali, ostatnio PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z wykonawcą dokumentacji technicznej na to zadanie. Jest to firma Transprojekt Gdańsk. Skontaktowałem się z firmą. Do stycznia mają mieć już taką koncepcję dotyczącą zakresu, który będzie przewidziany w dokumentacji, czyli również co do rozwiązań takich, jak będzie wyglądał układ torowy, jak będą wyglądały perony na poszczególnych stacjach, w tym w Czersku. Więc no musimy poczekać na to, żeby tutaj PKP swoje plany do końca określiła i do tego nawiążemy się w pełni z układem drogowym, z miejscami parkingowymi i tak dalej. Więc projekt jeszcze, jego opracowanie jeszcze trochę potrwa. Pan radny Maciej Deja pytał o ustalenia dotyczące samochodów ratowniczo-gaśniczych dla naszych jednostek OSP. Przypomnę Państwu, że w tym roku mamy w budżecie 98 tysięcy złotych. Było 100, ale 2 tysiące zostało przesunięte na zakup węży dla mokrego, dla jednostki w mokrem. Więc mamy 98 tysięcy na zakup samochodu dla OSP w Gotelpiu. Natomiast mieliśmy takie spotkanie, o którym Pan Radny mówił ponad miesiąc temu, gdzie zaproponowaliśmy strażakom z Gotelpia, aby uzbroili się jeszcze w cierpliwość i zamiast kupić za 100 tysięcy jakiś dość wiekowy samochód w tym roku, który jeszcze będzie wymagał kilku dość dużych nakładów na jego uzyskanie homologacji, dopuszczenia do ruchu w Polsce, znaczy do udziału w akcjach, to lepiej poczekać jeszcze rok, bo jest duża szansa, że w przyszłym roku otrzymamy jako gmina dofinansowanie do zakupu kolejnego nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego. Takie rozmowy trwają z panem komendantem powiatowym, który złożył takie zapotrzebowanie do komendanta wojewódzkiego. Jeżeli będą te dofinansowania, łączna kwota na poziomie takim jak na przykład w roku 2020 czy była w 2019, to jest duża szansa, że taki nowy samochód do gminy Czersk trafi. Nasz udział to byłoby około 200 tysięcy złotych. A ma on trafić do największej i najczęściej wyjeżdżającej do akcji jednostki, czyli do OSP w Czersku. I zastąpić Mercedesa, średni samochód ratowniczo-gaśniczy z roku 2007, który ciągle jest w bardzo dobrym stanie, niemniej ma już te 13 lat. No i była dyskusja, gdzie ma trafić samochód z Czerska i jaki samochód ma trafić do Gotelpia.
W wyniku rozmów z przedstawicielami tych zainteresowanych jednostek i Zarządu Miejsko-Gminnego OSP ustaliłem, i to jest taka na dziś ostateczna decyzja, że Mercedes trafi bezpośrednio do jednostki OSP w Gotelpiu, która jest dość prężna, ma mobilnych i chętnych do udziału w akcjach strażaków, a nie ma odpowiedniego sprzętu, więc ten samochód z Czerska, jeżeli OSP w Czersku zostanie nowy, pod koniec przyszłego roku trafi do OSP w Gotelpiu. I wreszcie pan radny Łukasz Formela pytał o spotkanie z panią pełnomocnik. No, powiem tak, generalnie ja się spotykam często z przedstawicielami naszych jednostek. Nie o wszystkich jest umowa, czasami coś gdzieś zostanie, bo miałem to w kalendarzu. To nie było jakieś takie bardzo ważne, szczególne spotkanie. Niemniej no, przy pisaniu, przepisywaniu z kalendarza do sprawozdania o tym była mowa. Rozmawialiśmy o roli pełnomocnika przy nowej instytucji, która ma od 1 stycznia zafunkcjonować w naszej gminie, czyli Centrum Usług Społecznych. Przekonałem panią Jolantę Lipską, że jej funkcja pełnomocnika ze spraw seniorów i osób niepełnosprawnych jest nadal i będzie ważną. Rozmawialiśmy o tym, czym się ma zajmować. No na dziś najważniejsze sprawy to są ciągle związane z pomocą, szczególnie seniorom w dobie pandemii. Więc to było takie spotkanie, można powiedzieć, robocze, które tego typu sprawy, na którym tego typu sprawy poruszyliśmy. To chyba wszystkie odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos prosi pan radny Krzysztof Reszka. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni radni, panie burmistrzu, ja chciałbym się odnieść do pańskiej ostatniej odpowiedzi, a właściwie do pytania. Czytając ten artykuł, bo uczestniczyłem w tym spotkaniu ze strażakami, słowo zapisane to, co miało miejsce. I ustalenia były takie, że czekamy na informację o tym, że zostanie dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki w Czersku. Czy takie dofinansowanie już jest? To jest jedno pytanie. A drugie, skąd się wziął ten artykuł w ogóle? No bo jeżeli nie ma mowy o tym, że jest to dofinansowanie tutaj przyznane dla jednostki OSP w Czersku, no uważam, że na razie czekamy z dalszymi rozwiązaniami. Dziękuję panie radny. Jeszcze ad vocem chciał się odnieść pan Daniel Szpręga, żeby pan burmistrz mógł się już za jednym razem odnieść do wszystkich spraw. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja jeszcze w kwestii drogi, wybudowanie podłąk. Z moich wyliczeń wynika, że gmina poniesie łączny koszt na tą zamianę 582 tysiące złotych, z czego jeżeli liczymy ćwierć kilometra przy szerokości 6 metrów, chociaż nie wiem jaka tam będzie szerokość, ale przy szerokości 6 metrów 1 metr kwadratowy tej drogi będzie kosztował 388 zł. Pomijam fakt, że to jest jeszcze wartość kosztorysowa, ale powiem szczerze, że to jest ogromny wydatek. 640 tysięcy łącznie poniesiemy kosztu przy 58 tysiącach dochodu za sprzedaż naszej byłej drogi, bo nie wiem, czy ta droga jest jeszcze drogą, czy już nie jest drogą, czy jest zamieniona na zwykłą działkę. No powiem szczerze, że ogromny wydatek, tym bardziej chciałbym zapytać jeszcze, do ilu zabudowań ta droga prowadzi. I jeszcze jedno pytanie uciekło mi, ale zadam je w tej chwili. Do kiedy trwają prace modernizacyjne dotyczące oświetlenia w Parku Borowiackim, bo w tej chwili jak widać, tam jest zdemontowanych chyba kilkanaście lamp. Jest dosyć ciemno na tym pierwszym odcinku od Alei Tysiąclecia. Dziękuję. Prosiłbym składać tylko wnioski, tak? Wnioski to nie są zapytania. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Przepraszam bardzo. Pan radny Krzysztof Reszka wrócił do sprawy samochodów dla naszych jednostek. Tak jak powiedziałem, na razie komendanci powiatowi złożyli zapotrzebowanie do komendanta wojewódzkiego, a ten do komendanta głównego. Natomiast decyzji co do tego, jakie kwoty trafią do poszczególnych województw i które konkretnie jednostki dostaną dofinansowanie, jeszcze nie ma. To będzie gdzieś na przełomie tego i przyszłego roku. A skąd się w ogóle sprawa wzięła? Otóż no, pan właściciel i redaktor portalu Wizja Lokalna dość często zadaje mi różne pytania w różnych sprawach i w tym przypadku analizując, tak jak napisał, analizując projekt uchwały budżetowej, kilka tam rzeczy zauważył, zapytał, co z tą pozycją 98 tysięcy dla
samochodu Legotelpia. Starałem się bez szczegółów odpowiedzieć, dopytywał, coś tam uzupełniłem. Natomiast ta wypowiedź druga, ta druga część, która takie zamieszanie wywoła, to jest wypowiedź pana komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Chojnicach, który ma inny pogląd na sprawę, ale jak tam zauważył, ostateczną decyzję podejmie burmistrz i o tej decyzji państwu radnym i mieszkańcom przed chwilą powiedziałem. Teraz jeżeli chodzi o jeszcze o pytania i głos pana radnego Daniela Szpręgi. Budowa czy przebudowa oświetlenia w Parku Borowiackim myślę, że skończy się na przełomie października i listopada. Tam prócz samego montażu opraw nowych jest kwestia odnowienia słupów, które są właśnie demontowane, żeby je odnowić, oczyścić, jak trzeba to odmalować i na nowo zamontować, żeby to było tak kompleksowo wykonane. To troszeczkę przedłuża pracę, niemniej idzie dość sprawnie i myślę, że nasz wykonawca dość szybko się z tym upora. A wracając do sprawy drogi, no pan wyliczył tu 580, o ile dobrze zapisałem, koszty tej inwestycji. Jeszcze raz powtarzam, to jest fragment drogi gminnej, tak samo ważne jak ulica Chłopowska w Rytlu, Partyzantów w Czersku czy jakakolwiek inna. I zawsze można sobie zadać pytanie, czy warto przebudowywać drogi. Ja uważam, że tak. Szczególnie takie, które służą i naszym lokalnym przedsiębiorcom i mieszkańcom gminy. Do tych kosztów proszę się nie przywiązywać. Sam pan dobrze wie, wartość kosztorysowa, a wartość poprzetargowa w dzisiejszych czasach to jest bardzo odległa od siebie kwota, więc jaka będzie ostateczna, nie wiem. Zobaczymy, jak nadejdzie czas na przebudowę tej drogi. A co do tego, czy warto w to inwestować, nie wiem, czy pan wie, że właściciel firmy transportowej od wielu lat myśli o innej lokalizacji swojej bazy i to poza naszą gminą. I nie wiem, czy pan kiedyś próbował przeliczyć, jak nie, to proszę spróbować to zrobić. Jakie to by były straty w dochodach dla naszej gminy, gdyby tej firmy w naszej gminie nie było. I może wtedy troszeczkę inaczej podejdzie pan do tematu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu, wolne wnioski i informacje. Może ja rozpocznę od moich wniosków. Przede wszystkim tak, informacja dla kolegów radnych. Mieliśmy spotkanie na komisjach. Wypisałem sobie informacje, które teraz padły w zapytaniach, w kwestiach sprawozdania z pracy burmistrza, mogły równie dobrze paść na komisjach odnośnie na przykład zarządzeń. Wszystkie zarządzenia, które pan burmistrz musiał teraz wyszukiwać w trakcie, przedłużają nam sesję zupełnie zbędnie. Jesteśmy na komisjach, prosiłbym o zadawanie tych pytań. Jeśli chodzi o pytania odnośnie Parku Borowieckiego, takie pytania na komisji też nie padły. Także jeżeli można, to prosiłbym, żeby na komisjach tego rodzaju pytania zadawać, żeby nie przedłużać tych naszego spotkania. Jeśli chodzi o inwestycje, które dzieją się na terenie gminy Czersk, 22 miliony. Panie burmistrzu, brawa. Naprawdę jesteśmy zbudowani, wszyscy mieszkańcy cieszymy się. Gdziekolwiek nie chodzi się w Czersku, inwestycje są widoczne. Począwszy od parku, poprzez dworzec kolejowy, poprzez ulice poszczególne. Tak, czasami chcielibyśmy szybciej, chcielibyśmy, żeby to już było zrobione na teraz i żeby kolejne inwestycje się działy. Cieszymy się, że się to dzieje, że to się wszystko zmienia. Tym bardziej, że to jest taki ciężki, trudny czas dla wszystkich. Ja chciałbym też jeszcze poprosić wszystkich mieszkańców. Naprawdę w tym okresie takiego reżimu sanitarnego. Trzymajmy się wszyscy zdrowo, kontrolujmy swoje zachowanie. Gdziekolwiek jesteśmy, w centrach handlowych, na spotkaniach, unikajmy się. Każdy ma swoje zdanie na ten temat. Mimo to dzisiejszy wzrost zakażeń dobowy 16 300 mówi sam za siebie. Ktoś już tutaj wspomniał, że jeszcze troszeczkę to wymknie się spod kontroli, ale to my jesteśmy głównie odpowiedzialni za kontakt i kiedy widzę, że ktoś ma maseczkę zsuniętą z nosa albo z ust, świadczy to o tym, że nie chroni ani siebie, ani osoby, które wokół nas przebywają. Czy chciałby ktoś zabrać jeszcze głos w sprawie wniosków? Patrzę, kto się zgłosił. Pan radny Krzysztof Reszka, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni radni, panie burmistrzu. Ja miałbym wniosek, właściwie powtórzenie wniosku z poprzednich lat o tej samej porze. Ostatnio też ten temat był poruszany na spotkaniu Komisji Gospodarczej, Ciała Doradczego Komisji Gospodarczego, a mianowicie chodzi o oświetlenia uliczne.
Prosiłbym, aby pan wyznaczył pracownika, który by przejechał się po terenie gminy o zmroku, no i o ile było to możliwe, też o zmierzchu. Jest tak duża rozpiętość włączania i wyłączania się lamp, że uważam, że ponosimy zbyt duże straty w płaceniu za energię. Proszę, żeby to uregulować. Myślę, że teraz w momencie, kiedy została przesunięta godzina, te wszystkie czasomierze, warto by było wyregulować, żeby przez okres zimowy i teraz późnej jesieni mogło to naprawdę sprawnie działać i służyć ludziom, a nie w ciągu dnia. Dzisiaj mogę podać konkretny przykład od skrzyżowania z drogi Czersk-Odry w kierunku Starych Prus. Cztery lampy paliły się do godziny 10. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu prosi pan radny Daniel Szpręga. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Mam kilka wniosków. Przede wszystkim wnioskuję, aby w 2021 roku, jeżeli to w ogóle możliwe, odnowił pan częściowo płyty w Parku Borowiackim dotyczące laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Część z tych płyt jest jak gdyby już nie do odczytania, a szkoda byłoby, gdyby rzeczywiście no, młodzież, która chciałaby zasięgnąć wiedzy, no nie mogła tych płyt odczytywać. Wnioskuję o przedstawienie na kolejnej sesji, to jest w formie i wniosku i prośby przez pana burmistrza informacji na temat zapowiadanych w ubiegłym roku doświetleń przejść dla pieszych. Chodzi mi o to, które doświetlenia są wykonane, które będą wykonane, ponieważ takiej wiedzy nie mamy. Wnioskuję również do pana burmistrza o przygotowanie, jeżeli to możliwe, zestawienia, na jakie projekty gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w drugiej połowie 2020 roku i jakie jeszcze planuje do końca roku złożyć wnioski. Chodzi mi głównie o zakres zadania, jego koszt oraz wnioskowaną kwotę wsparcia. I w związku z tym, że w Parku Borowiackim toczą się prace modernizacyjne dotyczące oświetlenia, jeżeli zakres nie obejmuje lamp hybrydowych, to wnioskuję o to, aby w przyszłym roku również je w jakiś sposób wyremontować, bo nie palą się zarówno w Jordanowie, jak i na korcie tutaj od strony liceum. Wiem, że to dotyczy części działki powiatu, ale generalnie no jest tam ciemno. Nie wiem, czy to jest wyłączone specjalnie, czy po prostu nie pali się, bo uległo awarii. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy? Wolne wnioski? Pan radny Łukasz Formela, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Dzisiaj dość dużo tutaj tematów, które się przetoczyły przez tą salę, dotyczyło informacji z lokalnych mediów. Pan radny dzisiaj też tutaj dość odważnie nadużywał słowa manipulacja. Otóż moja konkluzja jest taka, że faktycznie gdzieś ta manipulacja i lokalne media zaczynają współdziałać, bo to nie są przypadki, że pewne artykuły pojawiają się nagle w internecie dzień przed sesją i o tym chcemy tutaj dyskutować. Natomiast informacyjnie tylko przeczytałem jakieś 2 czy 3 tygodnie temu, że pan się uskarża na to, że powinny być jakieś szkolenia dla radnych. Wie pan, z punktu widzenia pana pracodawcy to bardzo kiepsko o panu świadczy jako sekretarzu gminy. No faktycznie dzisiaj pan chciał przegłosować uzasadnienia do uchwał. Ja się obawiam, że faktycznie bez tych szkoleń to w marcu możemy czasami tutaj dostać pod głosowanie zmianę czasu. Także faktycznie trzeba byłoby się na tym skupić. Natomiast proponuję panu, żeby te szkolenie najpierw przeprowadzić w gminie, w której jest pan sekretarzem, a nie szczególnie na koszt mieszkańców gminy Czersk. Dziękuję bardzo. No i oczywiście, jakże inaczej, ad vocem pan radny Daniel Szpręga. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, panie burmistrzu, ja tylko może jednym zdaniem w kierunku radnego Formeli. Ja powiem jedno. Pan jak zwykle jest niemerytoryczny. Dziękuję. Że tak powiem, i w ten sposób pan radny Szpręga zakończył swoją autoprezentację, jak zwykle zresztą od 2 lat. No i jeszcze ad vocem pan radny Łukasz Formela, proszę. Dziękuję bardzo. Potem pani burmistrz. Dziękuję bardzo. Też tylko jednym zdaniem, bardziej merytorycznie. Dzisiaj na 3 godziny sesji zajął nam pan 37 minut. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie, pani burmistrz.
Tak, ponieważ tutaj zarówno pan radny Formela podniósł kwestię związaną ze szkoleniem, z artykułem na wizji. Pan radny Szpręga zarzucił to, że pan radny Formela jest niemerytoryczny w odpowiedzi, więc ja bym chciała się też odnieść do merytoryczności zawartego artykułu. Zrobię to dlatego, że w tym artykule również powołał się pan na moje imię i nazwisko. Panie radny, powiem tak. To, że pan chce być wyszkolony przez pana sekretarza Zabrockiego i że chce być pan wyszkolony przez pana mecenasa Rzepczyńskiego, to ja rozumiem. Bo to ludzie bardziej doświadczeni od pana, znają się na swoich sprawach i na sprawach gminnych lepiej niż pan. Biją pana na głowę. Ale to, że pan przywołał taką prośbę o wyszkolenie do mnie, do przewodniczących rady, sugerując, jako że my byliśmy radnymi najbardziej aktywnymi w poprzedniej kadencji, to jest pan w błędzie, jest pan ignorantem, bo tak naprawdę najbardziej aktywna była pana koleżanka z opozycji, pani radna Lucyna Zawiszewska. O tym donosiły media, to można było przeczytać, panie radny. A więc myślę, że tam powinien pan się zgłosić po szkolenie. Natomiast jeżeli chce pan szkolenia, to ja mogę panu coś poradzić. Panie radny, niekoniecznie trzeba na każdym piśmie, z którym pan leci do wizji lokalnej, napisać interpelacja. Wystarczy inaczej to zatytułować i osiągnie pan ten sam cel. Cel, jakim jest rozgłos. Tak naprawdę wystarczy napisać przemyślenia radnego Szpręgi. Nie wiem, dobre rady, chociaż nie, dobre rady to już byłby plagiat. Można wymyśleć, nie wiem, co burmistrz miał na myśli. Bardzo proszę nie szastać moim nazwiskiem i nie używać do takich sarkastycznych wypowiedzi, panie radny. A jak już jestem przy głosie, to również chciałabym odnieść się do drugiej sytuacji, gdzie pan się powołał na mnie. Do sytuacji na ostatniej sesji, gdzie wygłosił pan w mojej ocenie fałszywą laudację na rzecz odchodzącej pani skarbnik. Była to niekomfortowa sytuacja nie tylko dla mnie, ale również i dla niej, i dla nowego skarbnika. Panie radny, dlaczego fałszywa? Pan wie i wiedzą to urzędnicy. Natomiast ja nie powiem, bo musiałabym się zniżyć również do takiego poziomu, jaki reprezentuje pan, a mianowicie opowiadać o plotkach. Panie radny, to jest sesja rady, a nie budka z piwem, przy których opowiada się plotki. To tylko tyle w kwestii merytoryczności pana wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Oczywiście jeszcze ad vocem pan radny Daniel Szpręga. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, pani burmistrz. No powiedziała pani wiele rzeczy. Postaram się do tego odnieść i odpowiedzieć pani na zadane pytanie. Po pierwsze, jak pani wie, szkolenie uważam, że to jest bardzo dobra sprawa i bardzo dobra rzecz. Możemy pogłębić swoją wiedzę i ja oczekuję tego, oczekuję konkretnej odpowiedzi, czy to się odbędzie, czy nie. Dlaczego? Dlatego, że interpelacje pisane do pana burmistrza muszą być wyjątkowe. To po pierwsze. Pani Lucyna Zawiszewska nie może poprowadzić tego szkolenia, bo właśnie jej interpelacja została uznana za chyba błędną, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o laudację, którą, tak jak pani to nazwała, wypowiedziałem, to nie była laudacja. To było tylko zdziwienie, bardzo duże zdziwienie moje, że w tym momencie pani skarbnik odchodzi. I powiem szczerze, bardzo liczę, że to szkolenie jednak się odbędzie. Bardzo chętnie będę w tym szkoleniu uczestniczył. Naprawdę. Proszę mi uwierzyć, ja na to czekam, szczególnie na kwestię taką techniczną, warsztatową. Bardzo będę zobowiązany i będę cieszył się, że mogę pogłębić wiedzę na temat pisania interpelacji w gminie Czersk. Tym bardziej, że jak wszyscy wiemy, jedna z interpelacji moich ukazała się na BIP-ie, po czym po 3 dniach po urlopie pana burmistrza została z tego BIP-u zdjęta. Pytanie do pani, dlaczego? Dziękuję. Czy może chciałby, może pan mecenas, jeszcze pan burmistrz chciałby odnieść się? Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, no siedzimy na tej sali grubo ponad 3 godziny i myślałem, że już wystarczy. Dlatego tematu, o którym teraz mówimy, już nie chciałem poruszać, ale jednak się dyskusja rozwinęła, więc też się do niej włączę. Co do tego, czy takie szkolenie się odbędzie, czy jakie jest moje stanowisko w tej sprawie, dowie się Pan z odpowiedzi na Pana pismo, które nazwał Pan interpelacją, a które interpelacją nie jest, ale potraktuję je, tak jak wszystkie inne, do końca roku jako interpelację i w trybie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym uzyska Pan na nie odpowiedź. Co do tego, czy ono jest potrzebne, czy nie, dał Pan dzisiaj przykład i pokaz, że potrafi się Pan przygotować, wczytać, znaleźć wyroki i wygłosił Pan bardzo szerokie oświadczenie, czy miał Pan szeroką wypowiedź dotyczącą projektu uchwały w sprawie inicjatywy uchwałodawczej. Więc jeżeli Pan troszeczkę wysiłku włoży, zajrzy do internetu, wygoogla sobie hasło interpelacje radnych, uzyska Pan odpowiedzi na swoje pytania od razu. Pierwszy z brzegu artykuł z czasopisma Wspólnota z 2019 roku wyraźnie mówi, co to jest interpelacja, co to jest zapytanie, a co to są pozostałe tematy. Więc proszę tylko sobie poczytać, a nie wymagać od nas, od pracowników urzędu specjalnych szkoleń. Może Pan to zrobić we własnym zakresie. A tak swoją drogą uważam, że ustawowe zapisy i definicje zarówno interpelacji i zapytania są tak jasne, że tu naprawdę nie ma czego wyjaśniać. Po prostu trzeba się tego stosować. Nic więcej, niczego więcej nie oczekuję od Państwa radnych, ja tylko od stosowania się. A jeszcze raz podkreślam, nikomu nie zabraniam zadawania pytań, składania wniosków. Oczywiście ma prawo takie każdy mieszkaniec, w szczególności każdy radny. Ale niech nie wymaga, żeby te jego pytania czy wnioski traktowano jako interpelacje i zapytania, nadając im ten właściwy dla interpelacji i zapytań tryb. I tylko o to się cały spór toczy, a nie o to, czy radni mogą i powinni zadawać pytania, czy kierować do burmistrza, czy generalnie do urzędu jakiekolwiek swoje wnioski. A co do tego, co Pan powtarza, już to znudzenie, ja nie wiem, czy Pan do końca świata będzie mówił o wycofanej z BIP-u interpelacji. Jeżeli to jest ciągle dla Pana argument numer jeden, to znaczy, że Pan tych argumentów, właściwie nie tylko numer jeden, ale jedyny, to znaczy, że Pan tych argumentów po prostu nie ma. Dziękuję bardzo. Sądzę, że wyczerpaliśmy już temat. Ja chciałbym zgłosić tylko jeszcze prośbę do przygotowania się do sesji, żeby te wypowiedzi naprawdę były zwięzłe, były merytoryczne i żeby nie zawierały dwóch kartek czytania, bo naprawdę dzisiaj 3,5 godziny siedzimy nad tematem, którego można by tak naprawdę opracować w ciągu 2 godzin. Ja bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do technicznego przygotowania tej sesji. Przeszła ona bardzo sprawnie. W imieniu przewodniczącego mogę zagwarantować, że jeżeli będzie to możliwe, to następną sesję też w takiej formie częściowo stacjonarnej, częściowo zdalnej będziemy pracowali. Zobaczymy, jak się potoczy cała sytuacja z rozwojem SARS-CoV-2. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Zamykam 25. sesję Rady Miasta. Dziękuję.